ile kamizelek kuloodpornych level 3A, czyli takich, które zatrzymują pistolety, rewolwery, nawet rewolwery Magnum, trzyma nam strzał ze strzelby Bogdana Bonera z Breneki. Breneka, wiecie, jeden z najbardziej energetycznych, najmocniejszych pocisków, jakie można wystrzelić ze strzelby. Strzelamy, zobaczymy, co się stanie. Kamizelki są gorące strasznie. Zwróćcie uwagę, jak odkształciła się kamizelka. Druga już jest nieprzebita i nasza breneka jest w środku. Jesteście ciekawi, jak wygląda, bo ja tak. No i słuchajcie, breneka wygląda tak. Czyli jak taki grzybek, nie? Parasolka, coś takiego. Czyli zwróćcie uwagę, pocisk całkowicie się rozpłaszczył i przybrał zupełnie inny kształt niż miał pierwotnie. Jest to związane z tym, że po prostu penetrując zwiększał swoją powierzchnię, aż wytracił całkowicie energię. Także jedna kamza zatrzymała potężny pocisk ze strzelby. No, efekt bardzo ciekawy, prawda?